Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak przygotować wieczerzę wigilijną, którą spożywać będziemy już jutro. Do przygotowania wieczerzy będziemy potrzebować biały obrus, zastawę stołową w ilości równej domownikom, zaproszonym gościom, plus jeden dla niespodziewanego gościa. Opłatek, świeca, Pismo Święte. Pomocny może okazać się też tekst kolęd. Gdy mamy już to wszystko, możemy zacząć przygotowywać stół. Nakrywamy go białym obrusem. Pod spód możemy włożyć siano na pamiątkę tego, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, urodził się na sianie. Na obrusie ustawiamy zastawę. Pamiętając o niespodziewanym gościu, który może nas zaskoczyć. Gdy stół mamy już przygotowany, potrawy gorące, ciepłe są już też gotowe, siadamy do stołu. Tym momentem, zależnie od danej rodziny, może być na przykład pojawienie się pierwszej gwiazdy albo jakaś godzina ustalona wcześniej z rodziną. Nie jest to ważne. Ważne jest, żeby nie zaczynać wieczerzy, póki wszyscy nie zgromadzą się przy wspólnym stole. Gdy już jesteśmy, zapalamy świecę. I wypadałoby, aby ktoś, kto jest głową rodziny, bądź najstarszym w rodzie, przywitał wszystkich zgromadzonych i krótko wprowadził ich w tajemnicę tego wieczoru. Wieczoru, który poprzedza Boże Narodzenie. Po słowach wprowadzenia należy odczytać fragment z Pisma Świętego. Zwyczajowo jest to Ewangelia Świętego Łukasza, która mówi o narodzeniu Pana Jezusa. Znajdziemy ją w drugim rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza. Od wersetu 1 do wersetu 15. Po odczytanej Ewangelii dobrze jest zaśpiewać kolędę i tutaj mogą pomóc wydrukowane teksty. Odradzam używanie w tym dniu smartfonów, tabletów. Niech to będzie zwykła kartka papieru, śpiewnik jeszcze lepiej, który pomoże nam we wspólnym odśpiewaniu kolędy. Po odśpiewaniu kolędy czas na opłatek i życzenia. Poświęcony opłatek można dostać w kościele i łamiąc się nim składamy sobie życzenia. Ale to już jutro, w ostatni dzień naszych rekolekcji.